Czyli koniec grania, czy nowa konsola wleciała? PS5. No, tego też trochę zainwestowałem. Ile byś chciał za ten zestaw? 800. Mafia. To wyciągnąć trzeba cały ten zestaw. Tylko niech pan uważa, bo na dole się może. Aha, dwa pady, tak. Dwa pady. Kinect też tak. Jest? Nie Kinect. Tak. Kinect. To Kinect, no dobrze mówię. W play jest Move, nie? Tak, Move. A słuchawki jeszcze są z tym tak, telefonem? Tak. HDMI zasilający. No dobra. Xbox One. Wersja z 2015 roku. Tak. Jeszcze nie rozbierany. Na pewno nie będzie 800. Nie? Nie wiem, czy 500 uda się zrobić. Do cały zestaw? Ale zobaczymy. No teraz bardzo ceny konsol, bynajmniej Playów. Nie wiem w sumie jak tych One'ów, ale Playów strasznie poszły w dół, nie? Jak Pro się sprzedawała za 1200, to teraz Pro można kupić za 800, nie? Podejrzewam, że to będzie tak samo, bo po prostu właśnie PS5 i ten Series X, S. Co tu mamy, to poprzyły w dół bardzo ceny, nie? No widziałem, że nowego. Kosztowało ponad trójkę, teraz już jest w okolicach 2200. No i wszyscy sprzedają. A jak wszyscy sprzedają, to cena spada, cena nie? Spada. Bo każdy chce szybciej sprzedać. Jeden wystawi za 600, drugi 590, potem kolejny 580. Tak zbija się ta cena. A zwłaszcza jak jeszcze jest mało osób, które chcą kupić taką konsolę, nie? No to ta cena coraz bardziej zbija, bo każdy schodzi z ceny, żeby sprzedać szybciej, nie? Xbox One 500 giga plus gra plus gwarancja 569. To jest oferta promowana, pierwsza w brzegu, nie? Ile giga tu dysk jest? 500. 500, nie? No jest tych ofert od groma. No trochę było. No ale groma w Elixie też trochę tam jest. O, to papady, gry w zestawie. Kinecta jeszcze nie da wybrać, czy jest w zestawie, czy nie, szkoda. Ale osobno widziałem do 300 zł Kinect. Za sam Kinect. No jest na przykład ta nowsza wersja konsoli, ta biała, z Kinectem, z dwoma padami. Trzy gry w zestawie, ale gry ja bym wycenił osobno. Za 700 na przykład, nie? Ale się jeszcze nie sprzedało. Jeszcze się nie sprzedało. No ja taką cenę walnęłem, bo od teścia skutera kupiłem za 800 i akurat... żeby wyszło na zero? Tak, żeby wyszło na zero. No jest Xbox One plus Kinect plus dwa pady plus gry 600 zł. 600. To nie słabo. Ładny, no. A ten jest był kupiony w wystawie raz. Tam dekielki jeszcze są oryginalne, które mi wrzucono. No. To za konsolę z tym zestawem można zrobić 400 i osobno gierki teraz. 150. I by było 550 razy. 550. Ej, dobra. Dobra. Daj dowodzik. A pan nie sprawdza, czy działa chociaż, czy nie? Czy tak ufa klientom? Sprawdzę, tylko najpierw formalności. W pracy to jednak wolę PlayStation, nie? No ja już teraz też Xboxa nie kupię. Mi się uruchomi, teraz jeszcze sprawdzać są aktualizacje, chociaż nie ma połączenia z internetem, nie? Ale on sprawdza. Ja może kawę zrobię? Chce pan kawkę? No poproszę. Tutnąłem? No, tak, ręką pan wyłączył. Kurde! Ajajaj. Wyłączył pan za. Będzie od nowa się ładować tyle samo? Znowu chyba będzie się tyle ładować. Jak może zjeść? Może? Jeszcze raz? Proszę. W Play to od razu wszystko było. No. Proszę bardzo. Dziękuję. Też sobie zrobiłem od razu, bo to... Która jest? No, 10. 10, ja się jeszcze nie obudziłem. No ja ponad... Tak jak ten kurier mówił. Jest problem z aktualizacją. Potrzebujesz tej aktualizacji do używania w twojej konsoli. Ale coś poszło nie tak. Sugestia, sprawdź połączenie internetowe i spróbuj ponownie. No,
Źle panu za czym nie patrzy. Ja myślę, że sobie po prostu wezmę tą konsolę i pan już może sobie iść, a ten, ja sobie ją po prostu przetestuję przed sprzedażą, nie? Dobrze. Zaktualizuję i ten, i jeszcze raz może zresetuję już. Jeszcze chłopak do wczoraj na niej grał. No to teraz nim się pobierze aktualizacja, nim się zaktualizuje, nie? Tak by musiał pan jechać do domu, w sumie potem wracać po podpis. Szkoda zachodu, nie? Tak. 5,5. Proszę bardzo. Dzięki bardzo. Dzięki również. Jeszcze do bankomatu. Po resztę dla teścia pieniędzy wypłacić. I deal jest. Dzięki. Dzięki również, hej. Tutaj to jest ten play. Chyba ten, co ma tam najmniej liga, nie? Display. Najlepsze jest to, że tam w środku jeszcze jest FIFA 19, ale nie, ja od niej pudełka, mam trochę sorry, że taka uwalona, deczko. A to jest, co to jest? Może to jest od tej drukarki? A nie, to jest do drukarki. Pytasz? To jest zebranie. A tamto jest do playa. A tutaj do drukareczki jeszcze miałbym takie coś dla was od razu. Etykietki. Chwila musi tam sobie poczekać. A jest jakaś etykieta. No, tam jeszcze jest coś, a tu jest nowa rolka. Nie? No i to się odkleja, pyk. Możliwe, że musi być podłączona pod kompa, nie? Ale tak, no to ona cały czas mi działała. Tam nie ma opcji, że nie działa, nie? Kurczę, a nie ma jakiegoś takiego wytruku testowego, że się przytrzyma guzik na przykład i... Coś takiego, no. Ale tak to nie ma, że ten... coś wydrukuje jako testowa strona, ale tam jakby tuszu nie trzeba, tam nie ma, że tuszu nie ma, nie? No, no, bo to jest na... To jest jak paragon. Jak? To jest jak paragon, nie? Gdzieś tam w kasie... No termo, tak, coś tak, tam. Tak. Na temperaturę, no wiem. Na początku jak zaczynałem, to drukowałem normalnie na tych kartkach, że do normalnej drukarki odklejałem, tak jakby. No to tyle tuszu, co mi tam zmarnowało to masakra, a później jak gdzieś tam sobie poczytałem na forach, to tak chwalili to i to jest niebo a ziemia, nie? Raz, że taniej w eksploatacji, a dwa, że wygodne, nie? No, a czekaj. Wezmę notatnik na przykład. No, jakby się dodało ją do tego, do drukarek, to powinno chyba druknąć. Ja nie pamiętam już, czy jakieś sterowniki do tego trzeba ściągać. Kurczę, nie ma jej. To możliwe, że trzeba sterowniki. Moja zebra jest. Tej nie znalazło. No, sterowniki trzeba na bank. Nie, to jest... A nie będę kombinować ze sterownikami, bo moja się wtedy może popsuć. GK420D. A jeszcze zobaczę w necie. GK420D. Wydruk testowy. O, drukowanie raportu konfiguracji. Chociaż to by wydrukował. No, i już będzie git. Żeby zobaczyć, czy trybi, nie? Kiedy lampka kontrolna zaświeci się na zielono, naciśnij przytrzymaj przycisk FIT do momentu, gdy lampka mignie. O, jest, cyk, widziałeś, działa. Elegancko. Takie proste, nie? Dobra. Ile byś za nią chciał? No nie wiem, to coś zaproponuj, bo ja tak... Stówka? Stówka? Nie. A po ile one chodzą teraz? Nie wiem. Mi się wydaje, że więcej, dużo. Jeszcze z etykietkami, tutaj jeszcze... GK420D, już patrzę. Ja za nią chyba tysiaka dałem jakoś, 800. Za 699 6 osób kupiło używaną. 700. Za 610 jak nowa. To się nie psuje, nie? To się nie ma co zepsuć. Zepsuć to zawsze jest co? No, zależy, nie? Jak ktoś tam się obchodzi. Używane, dokładnie przetestowane i oczywiście 100% sprawne. Chyba najbardziej popularny model. Tylko, że one są takie kurcze ładne, nie? Tutaj trochę już się zdążyło porysować u góry ten. A 300 bym mógł zrobić. To zróbmy 350 i jeszcze dorzucam foliopaki. Jakie foliopaki? No tutaj jak wysyłacie na Allegro, no to wiesz, takie foliopaki, że sobie wsadzasz jakieś tam rzeczy i tylko odrywasz folię i już jest gotowe do naklejenia, nie? No to dawaj. To mam w samochodzie. To przynieś. To są dwa rozmiary, jedno jest większe, drugie mniejsze. A takie foliopaki. No. To mamy z pocztekstu za darmo. Te foliopaki. Za darmo? No. Mają? Jakim cudem? Taką umowę mam, tak? Że po prostu jak chce, to daję. Kurde. Nie? To nie, to nie potrzebujecie? No. To jak zrobimy? 300, nie wiem, 30.
PS4 Slim to jest, tak? Mhm. Ile giga? Zacznę jeszcze z tą Slimką. To jest ta mniejsza. Będzie? 500 giga. No to najmniejsza opcja, nie? Najmniej. Dwa fadziki. I FIFA 19 jest w środku. Ale już pudełka nie miałem, mówię, nie będę wyciągnął. No, jeden pad można powiedzieć, bo ten jest taki, kurczę, jakby wiesz. Wyglądać nie wygląda. Znaczy ale wyglądać, działa. Ale coś tu musiało być podlane, bo przycisk na przykład nie odskakuje, nie? Ten też. A bo obudowa jakoś się otworzyła? Nie. A ten można powiedzieć, że gratis był, nie? No okej. Okay. Działać działa, nie? Bo tam ze szwagrem czasami graliśmy. No właśnie, byleby FIFKę pograć, nie? No. A bez drugiego pada to ciężko. Na dwóch. Ile teraz stoją? Slimki? Od 5,5 stówy są. No dobra, to też by było 3 stówy. To byśmy razem mieli 6 stówek. To 650? Może być. Bo tam jeszcze 19, to może też jakiś tam już ktoś tam sobie lubi pograć, no. No dobra, to 650 może być. Proszę bardzo, 6,5. No dzięki. Dzięki również. Spawereczka i koszuleczka. Pod zastawik. Ile byś chciał za to? 200 bym potrzebował. Chyba da radę, nie? Myślę, że tak. Na co zbierasz? Krosa. Na co? No ogólnie na krosa. Ty masz 18 lat, tak? Tak, tak. Ale nie masz osłony na Makitę? Kurde, jest. Jest? No. Osobno. No i tutaj rączka, tu masz tu śrubkę jeszcze do tej osłonki tam. Jest ta wkręcana. A do rączki? No ta rączka, no. To lepiej to złożyć, żeby się nie pogubiło. No raczej, no. Tylko nie wiem, jak to się tam trzyma. Chyba masz za długą śrubę, wiesz? Kurde, nie wiem. Wiem, że to od tego było. A bo za szeroki gwint? No nie, to się normalnie wkręcało. Ja to odkręciłem i do plecaka wrzuciłem. No dobra. No i gitara. Liga. Takie małe te spawarki teraz, nie? No kurde, ale wiesz jak pryka w garażu? I co ty spawasz? Czasami motor spawałem, czy coś tam koledze. Albo sobie. Nie, kiedyś też miałem crossa, to... A to był chiński, rama pękła, to... Jak tym zacząłem spawać, aż ramę zaczęło przypalać. Idzie, idzie. A jak to się zakłada w ogóle? Co? Pokaż. Pokaż tutaj. Tylko elektrody nie ma, nie? No, właśnie w domu mam. No, ale co byś tu spawał w Lombardzie? W garażu to elektrody mam. No to kurde... Czekaj, no bo to tylko tak wsadza się i to się tylko tak jakby przekręca. A pokaż mi to, bo tu powinny być oznaczenia, jak pamiętam. No tu masz plus, to do plusa, nie? Tutaj masz na obudowie plus. Wiem, ale tu gdzieś powinno być. To odwrotnie, tu powinno być. No. I co, tak, no to wypada. No to nie, bo tu się tak w bok przekręca. I to... No się tak spawa. Serio tako? No, ale serio, przecież tak spawam normalnie. Tak robię, zawsze należy sobie. Ja to wkładam. Przekręcam w bok, ona leży i jak spawam, to nie wiem, mi nie wyskakuje. No to nie powinno być takie luźne, że wiesz, ja sobie to wezmę po prostu i... Wiem, ale to tak od nowości właśnie było. Widzisz, to takie haczyki są. To już tak fabrycznie jest. Przecież nic tu nie kombinowałem. O, widzisz? Tu masz taki jakby haczyk. Powinno... wejść głęboko. O. Przekręcisz to mocno, o widzisz? I teraz nie wyskakuje? Teraz jest git. Teraz kurde, nawet nie wiedziałem, wiesz? Bo ja tak zawsze miałem luźno. To nawet nie wiedziałem, że to tak się robi. Tak samo tu mocno przyciskasz. O. No to żeś mi nawet poradnik dał. Jaś. No ale nie, no bo kurde, no z początku to mi to wyskakiwało, się wkurzałem, a później się już przyzwyczaiłem. To jak pokażesz, że działa? Mogę ci tak pokazać, że ty spawałeś, udowodnić. No, że spawała, to ja wiem. No wiem, no nie, no weź ją podnieść sobie do prądu, że on chodzi normalnie, wszystko, to, możesz sobie ustawiać, tu sobie zobaczysz. No to wiesz, no na pewno spawa, wiem o tym, przecież spawa mnie często. A tu? Kabelek robiony? No robiony, no ale to tam jest git, ale to ja i tak 100% to odbieram, także mi tego tam nawet nie sprzedawaj. To jest przejechane. No, tam kurde się raz przetarło w garażu. Gdzieś coś tam robiłem i przetarłem. Do zrobienia, nie? To jest bardzo brzydko zrobione. No wiem, to na szybko było robione. Ale 150 mogę zrobić.
kurde, 200 potrzebuję. Robótkę 200. 75 makita, 75 spawarka i gitarka. Kurde. Ale 149, tak gdzieś widzę, 120. Dawałem za nią 170, właśnie używano. 75 mogę zrobić za nią. A za wszystko? Za te dwie rzeczy? 2011 rok. Nie chce mi się latać, ale w tamtym właśnie mi mówił, że 100 za nią mi da, nie chce mi się latać już. To może kabla nie widział, wiesz? Kabel by zobaczył. Nie, no widział, to... oglądał. No zrobię 200, obiecuję, że przyjdę. 100% przecież potrzebuję. Jeszcze zobaczymy majstercą spawarek. No dobra, to patrz. Od nowości, mam, jestem pierwszym właścicielem. Dobra, mam tą, tylko kolor czerwony i aktualnie nowa 219 zł. No to mówię tak, jakby było. 75, 75 gitara, nie? Daj 200. 150 max. Weź mi daj chociaż 160. 160 jeszcze mogę zrobić. Dobra, pasuje. Cztery dyszki gdzieś tam do kula, szybę już miał na crossa. No ale kurde. Co, kupujesz motor cały czy jak? No, cały cross, no. Cztery dyszki do kula już. Spokojnie.